Cześć moi kochani, witam Was bardzo serdecznie już z kubkiem gorącej, pysznej kawy z cynamonem. Dzisiaj mamy 29 sierpnia, więc są moje urodziny, już 24. Po 18, kochani, czas leci mega szybko. Ci, co już są po 18, to wiedzą, ci, co są przed, to się na pewno przekonają. Nie martwcie się, nie ominie Was to. I tak, dzisiaj nie będzie jakiegoś vloga, jak u większości youtuberek, które nagrywają: wow, mam urodziny, impreza na maksa, balony, impreza. No u mnie tego nie będzie. Ja siedzę sama z moimi dzieciaczkami w domu. Dawid jest w pracy, moi rodzice idą na popołudnie do pracy. Tylko tam Zuzia chyba będzie w domu. Więc spędzam dzisiaj czas z moimi najkochańszymi chłopakami na świecie, czyli Ignasiem i Stasiem. No i co, zapraszamy Was po prostu na domowy vlog z nami, a ja idę teraz spijać sobie swoją urodzinową, gorącą kawkę. A jeszcze, bo bym, wiecie co, już mi wyleciało z głowy, miałam na wstępie to powiedzieć. Z całego serduszka dziękuję Wam za wszystkie życzenia, które były pod poprzednim vlogiem, czyli wczoraj 28, bo już do mnie napływały. Teraz zostaję na Instagramie, więc z całego serca dziękuję Wam za wszystkie życzenia, naprawdę mi jest bardzo miło. I co, kochani, standardzik, jak zawsze, piosenka Ryszarda Rynkowskiego, dziś są Twoje urodziny. Muszę je obciąć sobie. Jeju! Właśnie kupowałam Ignasiowi naroczek i... Gdzie tu będzie tak najbardziej widać? I słuchajcie, niektórych się tak ciężko pompowało, że aż bolały poliki. Ale nie mogę reszty znaleźć. Porządeczek. Nie chcę więcej tego pompować. Mnie poliki bolą. Okej. Okay. Urodzinowy balon. Macie dzieciaki, moje małe. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze dwa zdjęcia. Proszę się nie śmiać. Proszę być wyrozumiałym. Moje, z okazji moich urodzin. Pokażę Wam zdjęcia. To jest akurat Sylwestra. Syluwa jest. Laćki, przepraszam bardzo. Łapcie z... Zakopanego są. Pamiętam, że bardzo lubiłam tą bluzeczkę. Ona miała taka właśnie biała, lekka, cieniutka na ramionczkach. No i dzwony, dzwony. Kto pamięta dzwony? Rewelka. Teraz. Więc tak, sylwestrowo. A kolejne. To była chyba troszeczkę młodsza. Chodź. O. Tutaj byłam w górach z mamą. Z tatą, z moją babcią. Kurczę, nawet byłam taka blondyneczka trochę. A znów idę do fryzjera, więc mam nadzieję, że tym razem będzie efekt widoczny i że będziecie mogli właśnie go zauważyć. To jest jakąś laleczką. Podoba mi się to zdjęcie, naprawdę. Miałam te zdjęcia, bo miałam dla Was nagrać jeden filmik, ale nie mogę się po prostu do niego zabrać, bo on wymaga kupę roboty. Serio. Którą mamy godzinę? 10, a ja cały czas odpisuję na Wasze życzenia. Dla mnie po prostu super. Zobaczcie, jakiego dostałam od rodziców i Zuzi dobrego torcika. Więc to już jest kawka, talerzyki i będziemy wcinać. Później Wam pokażę, co od Zuzi dostałam. Chcesz kawałek? Tak? Nie, to mógł dobrać.
Nie wiem, że dalej się postawił. No. Dalej był już, bo przecież nie wytrzyma. Z kim chcesz? Ukrytą kamerę podstawiłam. A, no zobaczcie, Zuzi dostałam odżywkę Gliss, skóra. Jeszcze tej nie miałam różowej i jedwab, więc Zuzia trafiła w 100%, ponieważ nie miałam już takiej odżywki w sprayu. Jakie? Te. ZK. Są moje akurat, te pozostałe nie są moje. Taki zadowolony jesteś, że jesz torta, jaki brudny już. Uuu, co to? Winogrono? Dobre. Goście już ode mnie pojechali, później jeszcze przyjechała mama Dawida z Antosiem i również przywieźli mi przepysznego torta serowego, naprawdę był przecudowny, ale przez to wszystko, przez ten taki, wiecie, tłok w domu nie pokazałam wam, bo nie wyciągałam aparatu, mam został jeszcze taki 3/4, więc może wam później go pokażę, jak Dawid będzie sobie nakładał, jak wróci z pracy. Ale nie wszyscy goście pojechali. Namówiłam ludzi, żeby ze mną trochę została i przygotuję sobie obiad, może mięsko, i wybierzemy się do sklepu albo tutaj pobliskiego, albo do Kauflandu, ponieważ wieczorem moja przyjaciółka Agata ma do mnie przyjść na troszeczkę, bo stwierdziła, że jak są moje urodziny, no to ona musi mnie koniecznie odwiedzić, więc bardzo, bardzo się cieszę. To postaram się później wam też jeszcze to pokazać wszystko. Ja już jestem gotowa, mam tą bluzeczkę i krótkie spodenki. Chłopak już tam, Ignaś marudzi, jest chyba zmęczony, więc może na spacerze uśnie. Biorę telefon, no i co, wychodzimy. Wydaje mi się, że jednak pójdziemy do Kauflandu, po prostu może jakąś taką szybszą drogą coś tam znajdziemy. Teraz, jak widzicie, idziemy sobie taką wiejską dróżką, drogą do Kauflandu. Nie wiem, czy wam mówiliśmy, ale podjęłam decyzję, że idziemy do Kaufa. Chłopaki tutaj siedzą sobie, o, proszę. Ogólnie jest, ja tutaj mówię halo, ogólnie jest bardzo ciepło. Myślałam, że jest troszeczkę chłodniej i cieszę się, że chłopaków ubrałam właśnie na letnio, tak jak typowo, jak były upały. Bo ja już się troszeczkę zgrzamy, a Zuzia ma na przykład czarne spodnie, więc dopiero jej współczuję, co nie? No nie? Wracam do domu, a na chwilę się zatrzymam, wam nagrywam jakąś tam przebitkę i nie będę rozmawiać przez drogę, jestem cała opocona, ciężko mi się strasznie prowadzi ten wózek, dwójka dzieci, które nie ważą mało, plus zakupy na dole i dwie torby, to jest zdecydowanie za dużo, więc odezwę się już, jak dotrzemy. Idziemy, idziemy, Ignaś się wymknął z wózka sam, dosłownie, wypiął się, przyłożył nogę i wyszedł, więc idziemy. Ale jest strasznie gorąco, zobaczcie, jak pięknie słonko świeci, więc pogoda w mojej urodziny dopisała w 100%. Jest. Stasiu! Kochani, dokładnie w dniu moich urodzin, albo i wczoraj, bo szczerze mówiąc nie patrzyłam wczoraj do skrzynki, przyszła kartka urodzinowa od kolejnej z was, od Klaudii i Nasti, bo właśnie ona ma córeczkę. Więc z całego serca dziękuję, kartka jest przeurocza, z jednorożcem, przeczytałam życzenia, mam nadzieję, że się spełnią. Jeszcze raz ci bardzo, kochana, dziękuję i wysyłam buziaki. Nawet nie wiecie, jak takie karteczki sprawiają mi mnóstwo radości. A teraz będziemy sobie wcinać te chipsy, one są w Kauflandzie, nie wiem, czy jedliście, ja już jadłam chyba wszystkie smaki tak naprawdę, ale to już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, więc teraz kupiłam... Ten, zobaczymy, jak będzie smakował, więc otwieramy i jemy. Zobaczcie, kochani, Dawid wrócił z pracy i przywiózł mi piękne różyczki.
Również od Dawida dostanę prezent, to będę szła właśnie za jakieś, no za jakiś czas. Będę znów farmować włosy właśnie na blond, więc to też będzie prezent od Dawida. I tak będę wkładać różyczki, troszeczkę je podetnę od spodu, żeby dłużej stały. Mam nadzieję, że będą się długo trzymać. I te je sobie postawię na stole. Słuchajcie, jeszcze Dawid mi kupił, teraz jak patrzę, Frutti di Mare, kto kojarzy te czekoladki, ja je uwielbiam, Dawid również je uwielbia. Zio, lubisz? Temu Zio tak samo lubi, więc zaraz otwieram, poczęstuję wszystkich i usiądziemy sobie troszeczkę, pogadam, więc pychotka. Dobrze kochani, jest już troszeczkę ciemno, ale przyjechała już do mnie moja przyjaciółka. Paćka, chcesz się pokazać? To jest moja przyjaciółka, o której wam opowiadałam już, co nie? Kurczę, od podstawówki, więc tak, przyjechała Patrycja i teraz czekamy jeszcze na Agatę. Może Agata też będzie się chciała wam pokazać. Jak już się pokaże, to będę się po prostu z wami żegnała. Więc dzień moich urodzin dobiega już końca, ale zakończenie jest naprawdę fajne i bardzo doborowym towarzystwem. Kochani, dzisiaj przyszła do nas paczuszka z boksem japońskich zupek chińskich. Pamiętacie, jak nagrywałam? No, wyjmij. Uj, czekajcie. Pamiętacie, jak nagrywałam testy? No i tutaj mamy paczuszkę, więc za chwileczkę pokażę wszystkie zupki chińskie. Okej, okay, boks wygląda tak, Ignaz już wyjmuje. Zobaczcie, są dwie takie duże zupki chińskie. Jestem bardzo ciekawa. Druga wygląda tak, jest czerwona. Tu jest ogólnie 7 aż zupek. Tutaj mam jakąś kolejną. Szczerze mówiąc, nie wiem, co one oznaczają i z czym one są, bo wszystko jest tutaj napisane po chińsku, po japońsku, raczej chyba po japońsku. Kolejna tu i czuję, że ma takie coś wodnistego i tu ma kalorii 338, więc wydaje mi się, że jak na zupkę chińską, to nie jest aż tak źle. Ignaś, pokaż, muszę wszystkie pokazać. Tutaj jest, o, chyba z algami, więc super. Jedną mamy w takim... właśnie pojemniczku, więc to chyba się dobrze sprawdza, gdzieś się też wyjeżdża i nie ma się w czym po prostu robić, jakim naczyniu. Tutaj jest, że dziękują mi za subskrypcję tego oto boksa, więc też fajna karteczka dołączona. Tu jest cały kontakt, ale podam wam też linka do ich strony, bo jak ktoś lubi japońskie rzeczy, interesuje się tym, no to może warto. Kolejna zupka taka i jeszcze taka żółta. Ignaz jest tutaj zainteresowany najbardziej i myślę, że będziemy w każdym vlogu testować jedną zupkę. Już dzisiaj którąś zrobię i wam po prostu pokażę. I to jest comiesięczny taki boks, który możecie zamawiać albo raz, albo kilka razy. No kilka, wiecie, o co chodzi, że jakiś tam na jakiś czas subskrypcję wykupić. Tak jak są z kosmetykami, z innymi rzeczami. To kochani, idziemy do kuchni. Ja już chyba postanowiłam, że wypróbujemy oto tą wielką, prawie jak moja twarz, zupkę chińską. Widzicie, ona jest w takim kolorku czerwonym. Więcej wam nie powiem, bo więcej sama nie wiem, nie rozumiem japońskiego, ale mam nadzieję, że będzie mi smakować, więc co? Ja zalewam wodą, bo ta akurat nie jest do gotowania, tylko do zalania wrzątkiem i przychodzę do was z próbowaniem, testowaniem. Wow, zobaczcie, ile ona ma w sobie tych saszetek. Wow, Ignaz rozpakowywuje. Wow! Więc słaby makaronik jest bardzo cienki, jak możecie zobaczyć. I tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek. Wow, co to jest, tak jakby mięso? No, jestem ciekawa, wszystko wrzucam, gotuję wodę i znów się odzywam. Okej, okay, zupka wygląda tak, na razie ją przykrywam. O! Widzicie, jak to jedną ręką się robi, tak jest i odczekam. Kochani, zupka już jest gotowa, już trochę makaron dochodzi tak do siebie, bo jest twardawy. Ja pałeczek nie mam, więc jem... Ło! Więc jem łyżeczką, już spróbowałam i bardzo ma dobry smak, taki grzybowy, nie jest absolutnie ostra. Co dla mnie to jest dużym plusem, ponieważ ostatnio jak kupiłam tamte, to nie mogłam zjeść. A ta jest fajna, taka słodziutko, słodko, słona. Zobaczcie, ma grzybki mun, jak dobrze mówię. Jejku, zaraz mi od niej paruje. I zaraz spróbuję jeszcze to mięsko, to ustawię sobie jakoś inaczej aparat, żebyście widzieli. Muszę się tak tutaj przychylić. Ej, nie ruszaj, Ignasiek, bo spadnie aparat.
powiem wam, że ta zupka mi naprawdę bardzo, bardzo smakuje. W Polsce jej raczej nie ma, ale jest rewelacyjna. Nawet Ignaś chce spróbować. Ignasiu, poczekaj. Zjemy ją na pewno do końca. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają też ich gazety japońskie. Było tak dołączone, owinięte było, że wiecie co, nic się z tym wszystkim nie stało, więc... Ciekawe bardzo, sobie tak przeglądałam. Okej, zupka zjedzona, naprawdę rewelacja. Pod koniec może troszeczkę nie dojadłam, bo była już... Za bardzo mi było już słono w buzia. Buzia, w buzi. Ale polecam, serdecznie polecam. W ogóle dla fanów japońskich rzeczy, japońskich zupek, to ten box będzie naprawdę bardzo fajny. Link, jak ktoś, tak jak wam mówiłam, będzie po prostu w opisie, jak ktoś był chętny. A ja teraz się z wami żegnam, kochani. Trzymajcie się, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Widziałam, że ostatnio jest bardzo mało komentarzy. Znaczy bardzo mało, no są komentarze, ale dużo mniej niż było wcześniej. Więc zachęcam do komentowania, do udzielania się. A tymczasem się z wami żegnam, pa pa. Buziak.